Nowy rok marka Dove zainaugurowała kolejną edycję warsztatów w ramach Akademii Prawdziwego Piękna. Odbyły się one 12 lutego w malowniczo położonym Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Tym razem uczestniczki pod okiem znanej fotograf Lidii Popiel zgłębiały tajniki fotografii. Każdy rodzaj twórczości pozytywnie wpływa na nasze istnienie, na jakość naszego życia. Ludzie potrzebują twórczo się wypowiedzieć i fotografia jest bardzo dobrym medium do tego, żeby się wypowiadać, i im bardziej znamy tajniki fotografii, a w tej chwili nie jest to bardzo skomplikowane, żeby nauczyć się tego, tym lepiej porozumiewamy się z otoczeniem przez nasze obrazki. Warsztaty rozpoczął wykład poprowadzony przez Lidię Popiel. Następnie panie przystąpiły do zajęć praktycznych, które odbyły się na przepięknie oświetlonym słońcem kazimierskim rynku. Zadaniem było wykonanie zdjęć portretowych. Praca z amatorkami to jest wyzwanie, ponieważ nie chodzi o to, żeby przekazać im podstawy fotografii, ale o to, żeby wnieść w nie jakiegoś nowego ducha i trochę wiary w siebie. Jest to ogólny problem kobiet, że nie wierzą w siebie, nie wierzą w swoją urodę, nie wierzą w swoje umiejętności i w możliwości. Po zajęciach w terenie uczestniczki oddane zostały w ręce wizażystki i fryzjera, którzy przygotowali je do sesji zdjęciowej, podczas której każda z pań stanęła przed obiektywem Lidii Popiel. Znałam panią Lidię Popiel wcześniej z jej wcześniejszych aktywności i byłam bardzo zadowolona, że będzie właśnie mogła nas przeszkolić. Myślałam o zdradzeniu pewnych technik lub trików fotograficznych i to uzyskałam i to się udało. Po warsztatach wszystkie panie zgodnie przyznały, że piękna kobieta to kobieta spełniona i realizująca swoje pasje. Kolejne spotkania już wkrótce. Więcej informacji na akademiadove.pl.